dlaczego Dani Quintana je przed meczem jabłko i nosi słuchawkę w lewym uchu, a Nika Dżalamidze w prawym. No wszystkim się wydaje, że jest prosta, ale jest wiele tyle czynników na nie wpływa, że jest bardzo skomplikowana. Tak prosta, że aż skomplikowana. Jeśli się umie grać, to jest prosta. No ja myślę, jeżeli piłkarz, trener sobie tego nie utrudnia, to jest bardzo prosta gra. Bardzo prosta gra i dla prostych ludzi. Czy prosta, ale nie dla prostych ludzi. Jezus Maria! Ale piękny! Rukę zmieniłem. Podobnie jak inny były wybitny reprezentant Polski, Marcin Wasilewski, ma kompletnie, konkretnie problemy ze spodenkami. Ogólnie nie jestem zadowolony, jeżeli o to pytacie. Masełko od razu będzie mniej narzeka. Wiadomo, lepiej jest, jak wszystko jest poukładane, głowa jest spokojna. Także. Ja tak mam, także nie ma problemu z tym. I szczęśliwy czerwony bidon, z którym rzadko się rozstawał. Wystarczyła jednak chwila nieuwagi, a gapiostwo trenera, co widzimy na załączonym obrazku, wykorzystał sprytny Hiszpan. Choć nie jest tu trudno spotkać Bacha czy Straussa. Petit ma najlepszą lewą nogę w Europie. Patrząc na samą rozgrzewkę, gdzie Petarz strzelał na przykład tak, bylibyśmy w stanie w to uwierzyć. Piotrek Petarz ma wszystko najlepsze. On ma i lewą nogę najlepszą, i prawą. To jest nasz taki dzielny rycerz. No jeżeli to staje z dzieckiem, jak wali za każdym razem, to już nie boli.